Dzień dobry Państwu. Ja oglądałem ten film 3 razy. Pierwszy raz oglądałem go w 1944 roku. Ponieważ jako młody, właśnie jako dziecko, chłopak, to wszystko widziałem, ale powoli zapomniałem. I ten film to unaocznił w wielu aspektach i im częściej go oglądam, tym napawam się większą prawdziwością tego filmu. Już właściwie zapominam powoli, co naprawdę widziałem i zostaje mi tylko to, co widziałem tutaj na ekranie. Ponieważ jest wspaniale zrobiony i reżyser bierze się za barę, nie powiem z historią, ale z wielką, dramatyczną przygodą polskiej młodzieży wówczas w 1944 roku. I te aspekty, które on tutaj podnosi, bo było wiele filmów o Powstaniu Warszawskim, i dokumentalnych, i takich popularnych, ale on złapał coś takiego, co było według mnie wielkim motorem tego ruchu. Mianowicie zamrożona Warszawa, zamrożona Polska okupacją, rodziny w szalenie tradycyjny sposób wychowujące swoje dzieci i trzymające tradycje polskiej rodziny w sposób kategoryczny, nagle zjawił się moment, kiedy ta młodzież mogła uciec. Ja byłem świadkiem tego. Mieszkaliśmy w takim domu, gdzie było pełno młodzieży, takich Biedronek, takich, jak się ta druga pani nazywa, Kama. To było pełno takich dziewcząt. Ja ich podpatrywałem. Ja właściwie byłem zazdrosny o tą ich przygodę wielką, którą oni nagle otrzymali od historii i życia, bo oni wyszli z domu, wyszli z obowiązków rodzinnych, wyszli z tradycyjnego obiadu, mogli nie wracać wieczorem do domu o skreślonej godzinie 8 policyjnej, tylko spali z chłopakami po piwnicach, po różnych magazynach itd., itd. Spali w znaczeniu niedosłownym, chcę powiedzieć, tylko po prostu wyrwali się z tych oków obyczaju i rodziny, no takich, no, zwyczajowych. I ten element tu jest bardzo wspaniale podkreślony, że ten motor tego powstania był różnorodny, że to było i chęć ucieczki, i chęć jak przygody, i nagle zabawy w wojnie. A po czym? Według mnie świetnie reżyser robi to, że tam gdzieś, tam oni się bawią, nie znają sobie sprawy i nagle ktoś pada, bebechy mu wychodzą. Potem ta sprawa woli, że nagle żarty, a tam jest potworny atak SS, dywizji, czy tam tych Ukraińców. Wola to byli Ukraińcy zwykle, przecież obcinali palce, jak pierścionek nie schodził, to obcinał palce. Także to zderzenie tego wyobrażenia wesołej wojny. Mój wnuczek na przykład mówi, ja lubię wojnę. Nie zdaję sobie sprawy. Oni sobie też nie zdawali sprawy, co to oznacza wojna. Jak to wygląda? A to nagle jest coś okropnego się dzieje. I to zderzenie w tej marzeniu o przygodzie i o tym, co się stanie z krwawymi, zupełnie niesamowitymi scenami, jest wstrząsające. I ja byłem zdumiony, kiedy czytałem recenzję po tym pokazie, że ten film imituje powstanie, imituje miłość, imituje tam jeszcze coś i jest imitacją wielkiego kina. Imitacją wielkiego kina, napisał krytyk. No, wstrząśnięty. Co to znaczy imitacją wielkiego kina? Jest według mnie olbrzymi wysiłek realizatorski. Świetne zdjęcie, świetne efekty. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jakby utrwala pewną sprawę, która się zaciera. Ja jestem tego przykładem, że ja przeżyłem to. I nawet powiem, że ten film dodał mi pewnej szczegółowej prawdy. Bo na przykład my w Śródmieściu, ja byłem w Śródmieściu. W Śródmieściu myśmy wiedzieli o wybuchu tego czołgu, załadowanego dynamitem, ale myśmy sobie nie zdawali sprawy, jak to wygląda.
To się o tym mówiło, że tam Niemcy podłożyli ten dynamit i to wprowadzili w pułapkę Polaków i tak dalej. Ale dopiero tu zobaczyliśmy w tym wspaniałej scenie z tą krwią na rękach tej dziewczyny i potem te padające części ciała. Więc on nawet bym powiedział uzupełnia wiedzę kogoś, kto przeżył powstanie, ale przeżył cząstkowo. W piwnicy czy na jakimś odcinku, a on to rozszerza ten panel. Jedno takie czytałem ostatnio pamiętniki Goebbelsa i szukałem z rozpaczą tych wspomnień jego, czy uwag, gdzie on naprawdę wspaniale pisze o pewnych rzeczach, na przykład o Grecji, o Akropolu. Niesłychanie wrażliwy, był i oczytany, i inteligentny facet Goebbels. I szukam o Warszawie, o powstaniu. Szczątki jakieś. Okazuje się, że szczątkowo to miało dla niego znaczenie. Pewnie Hitler był bardziej zacięty w tym zniszczeniu tego miasta. Ale tu nagle się, i to mnie tak zaskoczyło trochę, bo dla nas to powstanie było czymś absolutnie wielkim i absolutnie jakby wstrząsającym. A tu nagle czytam parę zdania, Polacy się tam opierają, coś tam, jakieś i tak dalej. Także jeszcze raz chciałem podziękować reżyserowi tego filmu i twórcy i powiedzieć, że przeczuwałem, że taki film może powstać, który będzie taką prawdziwą relacją z tego, z tej przygody, która nas wszystkich spotkała. Znaczy, nie. Bardzo panu dziękujemy za ten wspaniały głos. Proszę Państwa, nie wiem, czy jak stałam, czy nie upadnę. Jurek mnie tak jakoś... zebrałam się na odwagę, o tak bym powiedziała. Po pierwsze, moje pytanie do pana Jana, że tak młody człowiek zrobił taki film. Z taką wyobraźnią jest pan nieprawdopodobną. Nie chce mi się wierzyć. Ja byłam w czasie powstania, miałam 11 lat, byłam na Żoliborzu. Nie było to aż tak tragiczne, ale moja mama, która była w konspiracji, zresztą w książce jest to wszystko opisane, uratowała kilkakrotnie życie ludziom z konspiracji. Kazała mi po prostu pomagać w punkcie sanitarnym numer 1 u doktora Mazurka na Żoliborzu. Także byłam tam i niejednokrotnie widziałam tragiczne sceny, ale powiem szczerze, że tak jak ci młodzi ludzie, tak no starsi wtedy trochę ode mnie, przeżywali to też trochę inaczej. To znaczy ta śmierć nie była aż tak oczywista. Ona była, ale gdzieś tak szła obok nas. Chciałam powiedzieć, co mi się szalenie rzuciło w oczy. I chyba to jest takim krzykiem, o, tak bym to nazwała, kiedy Rosjanie, pan pokazuje, jak idą czołgi rosyjskie po stronie Pragi, a potem jak latają samoloty z zachodu i te ulotki zrzucają. Myśmy byli przekonani, dorośli też, prawda, dzieci tym bardziej, że za chwilę to się skończy, bo pomogą nam i z jednej strony, i z zachodu, i ze wschodu. Podobna sytuacja jest w tej chwili teraz, więc państwo znacie i zachód, i wschód. Więc pan to tak pięknie pokazał, w takim właściwie krótkim szalenie ten krzyk pomocy, który właściwie nie był pomocą żadną. No, ja muszę podziękować ogromnie, może jestem zbyt wzruszona, żeby mówić tak, jakbym chciała, ale jestem wzruszona, że tak młody człowiek jak pan potrafił tak to oddać, tak, a przy tym oni się tak kochali, naprawdę. Przy mnie tak było zresztą, byłam na ślubie takiej mojej starszej sporo koleżanki, Halinki z tą Polubny, która zginęła zaraz za 3 dni po tym ślubie. Także no gdzieś tam
mogłabym też opowiedzieć kawałek swojego życia wtedy, bo aż do listopada byliśmy ukrywani w Warszawie. Byłam na Woli też, jak uciekaliśmy z takim wielkim profesorem Muszyńskim, który właściwie nas uratował. I widziałam te trupy, i widziałam to wszystko. I pan to tak niebywale, nieprawdopodobnie oddał. Nie chce mi się wierzyć, a poza tym dziękuję aktorom. Gorąco. Tak wspaniale. Bardzo pani dziękujemy za to, za pani emocje, za pani historię. Jestem tak wzruszona, bardzo przepraszam. Bardzo pani dziękujemy. To jest właśnie taki film, który rzeczywiście w ten sposób pewnie państwo bardzo się podobnie czują, to proszę tam